szpitale, oświata, postęp w kulturze czy pamięć o historii. Powiat czernkowsko-trzcianecki stawiał przede wszystkim na dobrą współpracę. Przykładem może być kilkunastoletnia batalia o drogę, która w końcu się opłaciła. Wyrwy i wyboje na 18-kilometrowym odcinku trasy, brak asfaltu i pobocza są niczym zły sen mieszkańców powiatu, który niebawem się zakończy. 15 października została podpisana umowa Urzędu Marszałkowskiego z firmami, które mają wykonać drogę 123 z Krzyża na Przesieki. Jest to zakończenie wieloletnich starań, aby zrealizować tą inwestycję. Według prognoz już za 3 lata będziemy mogli bez problemu dotrzeć z Krzyża Wielkopolskiego do Przesiek. Droga, która połączy ten odcinek, pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić kilkudziesięciokilometrowe objazdy. Blisko 80-milionowa inwestycja ułatwi dotarcie do drogi krajowej nr 22, która pozwoli szybciej dojechać nad morze czy na zachód kraju oraz za granicę. Inwestycja jest przykładem dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, ale to nie jedyna korelacja. W trzcianeckim MDK-u postawiono na zwiększenie środków na inwestycje i różnorodność zajęć. Kierująca placówką od lutego 2016 roku dyrektor dopilnowała wprowadzenia wielu zmian, m.in. termomodernizacji budynku głównego i budynku sali w podwórzu. Połączyliśmy te dwa obiekty łącznikiem, co było dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Przygotowaliśmy podwórze dla dzieci z piękną sceną i wyremontowaliśmy wszystkie pomieszczenia w Młodzieżowym Domu Kultury. Poszerzyliśmy też ofertę, zarówno tą w roku szkolnym, jak i tą podczas akcji Lato-Zima, która cieszy się ogromną popularnością, a przykładem jest tego to, że podczas ostatnich wakacji letnich z naszej oferty skorzystało 320 uczestników, więc jest to dla nas bardzo duży sukces. Odbudowa Młodzieżowego Domu Kultury bez wsparcia organu prowadzącego, jakim jest Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, nie byłaby możliwa. Ważna jest także historia, o której powiat czernkowsko-trzcianecki nie zapomina. Nasz powiat mocno angażuje się w sprawy związane z obchodami setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji został również utworzony honorowy komitet. Z okazji obchodów stulecia Powstania Wielkopolskiego powstanie w Czarnkowie pomnik na Placu Wolności, powstał film związany z wyzwoleniem Czarnkowa, a także album z fotografiami. Warto wspomnieć, że o dobrej współpracy Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego, a także z Muzeum w Czarnkowie. Honorowy Komitet Obchodów Stulecia Powstania Wielkopolskiego współorganizuje wiele inicjatyw, które upamiętniają zasłużonych z terenu powiatu czernkowsko-trzcianeckiego. Wydarzenie Noc w Starostwie, które wpisało się w coroczne obchody rocznicy, nie byłoby możliwe, gdyby nie sztab zaangażowanych ludzi. Tak jak przed laty wysiłek wielu powstańców, którzy walczyli o wolność naszych ziem, tak i teraz wspólna sprawa zjednoczyła wiele ludzi i instytucji, wpływając znacząco na poprawę jakości życia mieszkańców. W programie Porozmawiajmy o powiecie czernkowsko-trzcianeckim. Witam Państwa, Piotr Grześ. Dzisiaj moim Państwa gościem jest starosta czernkowsko-trzcianecki Tadeusz Teterus. Witam Panie Starosto. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Starosto, powiat czernkowsko-trzcianecki stawia na współpracę. Jednym z jej przejawów jest choćby kwestia budowy i remontów dróg. Bardzo ważna sprawa, budowa drogi, czy naprawa drogi z Krzyża do Przysiek. Na czym polega ta współpraca? W szczególności chyba na pozyskiwaniu środków, tak? Współpraca to element samorządności. To taka misja samorządu, wzajemnych relacji, ale również i szacunku i zabiegania o siebie. To jest doskonały przykład drogi 123, kiedy my zabiegamy w Urzędzie Marszałkowskim o ważną inwestycję dla naszego regionu, dla powiatu czernkowsko-trzcianeckiego. Ta ważna inwestycja to droga Huta Szklana Przesieki, 18 km drogi, która jest w fatalnym stanie technicznym. Powoduje to, że te kilka lat starań, ale również te ostatnie lata, tak zwane niekonwencjonalne postępowanie, także i samorządu powiatowego, który chciał zainteresować radnych
sejmiku, ale również i marszałków, czyli członków zarządu, kiedy sprowadzaliśmy ich do siebie, pokazywaliśmy tą drogę, kiedy każdy radny otrzymał film, kiedy na sesji w Poznaniu pokazywaliśmy stan techniczny tej drogi, kiedy argumentowaliśmy o potrzebie i rozwoju północnej części Wielkopolski i tej części otwartości naszego powiatu na drogę krajową 22, te nasze argumenty zostały zrozumiane. Zrozumiane, a co najważniejsze, zaakceptowane i wpisane w plan. Mieliśmy nie tak dawno ogromną przyjemność otwierać, czy spotkać się przy podpisaniu umowy na realizację tej inwestycji. Inwestycja, która będzie realizowana w okresie 3 lat, pochłonie ogromne środki, 80 milionów. Dodam, że powiat czankowsko-czanecki otwierał tą kadencję też ogromną inwestycją obwodnicy w Czankowie, 80 milionów. W tej chwili zamykamy tą kadencję 2018 i kolejna ogromna inwestycja na 80 milionów została podpisana do realizacji. To jest ogromny sukces samorządu, ale i również mieszkańców i ludzi naszego powiatu. Czyli współpraca jednym słowem się opłaca. Panie starosto, druga kwestia to kwestia działań podejmowanych w zakresie kultury. Myślę tutaj o Trzcianeckim Młodzieżowym Domu Kultury. Jego termomodernizacja, zwiększenie ilości zajęć to chyba ważne dla zarówno mieszkańców, jak i dla dzieci. To jest bardzo ważne, a Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance jest naszą perełką w powiecie. Ta perełka w powiecie ma swoje władze. Pani dyrektor Dominika Wiśniewska, kiedy 2 lata temu obejmowała swoją funkcję, zmieniła obraz, poprzez swoją kreatywność pokazała elementy innego zarządzania jednostką kultury. Okazuje się, że można to zrobić w sposób doskonały, wyśmienity, gdzie na dzisiaj prawie 800 dzieci bierze udział w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury. Coś niesamowitego. Przeszło 320 osób w wakacje, jest pod opieką instruktorów, wychowawców Młodzieżowego Domu Kultury. To są te elementy dodane do wartości i z dumą mogę powiedzieć, że pani dyrektor Dominika Wiśniewska i pan dyrektor Krzysztof Jaworski prowadzą znakomicie tą jednostkę, która wyróżnia się spośród innych jednostek kultury. Samorząd powiatu robi wszystko, żeby ta jednostka miała znakomitą bazę, czyli znajduje środki na remonty i modernizację. I to jest ważne, że potrafimy dostrzegać nie tylko potrzeby, ale również wspomagać rozwój tej jednostki. Myślę, że to znakomity krok z naszej strony, ulokowanie środków w rozwój, a szczególnie w dzieci, w ich pasje i w ich talenty. To się dzieje w Młodzieżowym Domu Kultury. Panie starosto, dla powiatu, dla władz powiatu bardzo ważną kwestią jest budowanie tożsamości lokalnej, a więc dbanie o historię. Powiat czankowsko-trzcianecki dużo w tym kierunku robi. Powołaliście nawet specjalny komitet do uczczenia obchodów stulecia powstania wielkopolskiego, no i także stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Od kilku lat zarząd powiatu we współpracy także z Centrum Kultury w Czankowie, z Muzeum w Czankowie realizuje i honorowym komitetem obchodów powstania wielkopolskiego, na którego czele stoi pan Tadeusz Stachowski, realizuje zadanie, które wpisane jest we własną tożsamość tego regionu, czyli naszego powiatu. Powstanie wielkopolskie to powstanie, które działo się na naszych terenach i nasz zamysł upamiętnienia tego momentu, ale również i nauki historii, bo pomników historii w naszym powiecie powstańczych jest bardzo dużo. Myślę, że pamięć, która jest w nas, musi przetrwać pokolenia. Dlatego nasze inicjatywy budowy pomnika, ale również i film o Powstaniu Wielkopolskim, czy wydanie książki, albumu w zakresie Powstania Wielkopolskiego, to są te elementy, które utrwalają tożsamość, ale utrwalają także pamięć o historii tamtych dni. Ja się bardzo cieszę, że udział powiatu jest tak znaczący, ale również i współpraca z miastem Czanków jest bardzo ścisła
i pan burmistrz Franciszek Strugała, również i ja, wiele czasu i sił spędziliśmy przy nie tylko rozmowach, ale i scenariuszu całych obchodów i cieszę się, że to nam się udaje i idziemy w jednym kierunku, który jest ważnym dla tej części naszego powiatu. Tym bardziej, że Powstanie Wielkopolskie było tym powstaniem, które naprawdę przyniosło oczekiwany efekt. Ja myślę, że nie możemy o tym zapominać, że właśnie warto podkreślać te kwestie. Dokładnie tak. Dziękujemy za ich ofiarę krwi, poświęcenie i patriotyczny entuzjazm, bo te czasy spowodowały, że my dzisiaj współcześnie żyjący możemy swobodnie mówić, możemy realizować swoje zamierzenia i swoje pasje, ale również móc funkcjonować i rozmawiać w języku polskim. Trzeba sobie uświadomić, że tamte czasy, gdzie nie było niepodległości, gdzie ona była zabrana, narzucony był schemat innego funkcjonowania, obcego dla naszej kultury i tożsamości, i był tym złym okresem. Ja chciałbym powiedzieć, że niepodległość to bycie wolnym człowiekiem we własnej ojczyźnie. Wówczas nie byliśmy wolni we własnej ojczyźnie. I to, co się zadziało i dzisiaj, kiedy obchodzimy tą ważną uroczystość, tą ważną chwilę dla nas, jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, ale także odzyskanie niepodległości, to są te elementy, które nas jednoczą, ale z drugiej strony dodają nam sił i wskazują na kierunek naszego funkcjonowania. To jest dobro, które powinniśmy wzmacniać, a nie niszczyć. Panie starosto, za chwilę wybory samorządowe, chyba najbardziej taki ważny dla społeczności lokalnych akt wyboru władz, które są najbliżej ludzi. Jakie jest pana przesłanie dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na te nadchodzące wybory? Chciałbym powiedzieć, że powiat czarnkowsko-trzcianecki, a szczególnie Rada Powiatu, zrealizowała w tej kadencji 43 miliony zadań inwestycyjnych. Poprzednia kadencja to 16,2 miliona. Czyli ta rada pokazała, że funkcjonuje znakomicie, że potrafi realizować i wsłuchiwać się w głosy ludzi, a z drugiej strony znajduje środki na realizację zadań. Nie obciąża to budżetu, ale pokazuje, że można znaleźć środki w różnych formach działania. Powiat czarnkowsko-trzcianecki, jego funkcjonowanie stało się tańsze poprzez racjonalizację środków publicznych i na tych ludzi, którzy realizowali w tej kadencji, warto postawić, bo ci ludzie są gwarantem stabilizacji, ale również dalszego rozwoju. Chciałbym zaprosić wszystkich na wybory samorządowe 21 października. Idźcie Państwo do wyborów, oddajcie swój głos na ludzi, których znacie, których szanujecie, którzy w waszych oczach są autorytetami, którzy w waszych oczach zasługują na poparcie, ale i gwarantują stabilizację i rozwój naszego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Czyli głosujcie Państwo na ludzi, którzy pokazali, że potrafią funkcjonować w tej nowej rzeczywistości kadencji 2014-2018 w sposób znakomity. Którzy nie zapominają, że jest bezpieczeństwo zdrowotne, czyli zadbali o szpitale. Nie zapominają, że edukacja jest bardzo ważnym elementem. Nie zapominają, że zadania drogowo-chodnikowe są podstawą funkcjonowania, bo to ci ludzie pokazali, że rozwój powiatu jest dla nich spisany, ważny. Tak. Panie starosto, dziękuję serdecznie za spotkanie. Moim i Państwa gościem był starosta czarnkowsko-trzcianecki Tadeusz Teterus.